Dzień dobry. Witam wszystkich. Nazywam się Paweł Górski i opowiem dzisiaj, jak wygląda zastosowanie BIM w procesach u producenta materiałów budowlanych, którym jest Xella Polska. Ja z wykształcenia jestem architektem i pracuję w Xelli od 6 lat łącznie z zadaniem, które się zaczęło, w którym było wprowadzenie w ogóle BIM-u jako takiego do wszystkich procesów i zintegrowania ich w firmie. Dwa słowa o tym wprowadzenia, czym właściwie zajmuje się Xella. Jest to spółka matka, która ma pod sobą wiele, wiele marek, które są wiele bardziej znane niż sama, sama firma. Mianowicie mam tu na myśli i tonkę i silkę, czyli beton komórkowy i silikaty. To są takie dwa główne flagowe produkty. Poza tym, sama firma jest obecna na całym świecie, w wielu krajach i, i, i ma, posiada wiele fabryk, w większości krajów na świecie sprzedaje. Natomiast w Polsce jest obecna już ponad 26, 7, 8 lat prawie. Przy 12 fabrykach 700 pracowników, ale co najważniejsze, od początku stawia na rozwiązania energooszczędne i innowacyjne. Stąd, stąd też jest obecny BIM w naszych rozwiązaniach. I o tym będę już mówił bardziej szczegółowo. Sam BIM w sobie nie jest, nie jest rozwiązaniem, które pomaga zintegrować jakiekolwiek procesy. Kluczowe tu jest, tak jakby odgórne założenie, co chcemy osiągnąć i jaki jest nas, nasz cel. Dlatego misja, misja przekształcenia CELI z producenta i bycia tylko sprzedawcą materiałów budowlanych, Miała szersze znaczenie w kontekście, w kontekście digitalizacji i wiązała się z wprowadzeniem nie tylko produktu do sprzedaży jako samego materiału, ale także wszystkiego, co towarzyszy ścianie w naszym przypadku i co się z tym wiąże. Mówimy tutaj więc o projekcie na samym początku, potem mamy materiał produkowany w zakładach, transport, logistykę, a na końcu także montaż. Także cały przekrój, e, Życia, trwania materiału Określanym, określamy go jako ściana, jako usługa, albo Wall as a 3D service. Brzmi trochę lepiej po angielsku. Z czym to się, z czym to się wiąże i jak to, jak to w praktyce wygląda? Krótki filmik wprowadzający, a zaraz potem wracam. Coś się Spróbuję jeszcze raz, a jak nie, to będę. które zapewniają dynamiczny rozwój gospodarczy i społeczny. Nowe technologie wchodzą również do branży budowlanej. Xella Polska, producent znanych i cenionych materiałów budowlanych e silka i multipor, jako jedna z pierwszych firm w Europie wprowadza cyfrowe rozwiązania dla budownictwa pod nazwą Blue Sprint. Blue Sprint to innowacyjne rozwiązanie, które ułatwia pracę wszystkim uczestnikom procesu inwestycyjnego, dzięki wykorzystaniu technologii BIM w procesie projektowania. Podstawę BIM, czyli Building Information Modeling, stanowi informacja, która jest przekazywana do wszystkich podmiotów procesu projektowania. W konsekwencji praca nad całym procesem znacząco się skraca, co pozwala radykalnie zredukować koszty każdej inwestycji. W pierwszym etapie projektowym powstaje model 3D inwestycji, cyfrowy bliźniak przyszłego budynku, zawierający szczegółowe informacje o projekcie. Cyfrowy model daje wgląd w wirtualny obraz finalnej inwestycji, zanim jeszcze rozpocznie się proces jej budowy. Bluesprint oferuje szereg usług projektowych, takich jak wykrywanie i eliminacja błędów w projekcie, Optymalizacja i elementacja modelu 3D ścian, dopasowanie ścian i otworów do standardowych rozmiarów bloczków oraz tworzenie listy materiałów na podstawie modelu. W ramach rozwiązania, BlueSprint Xella oddaje w ręce użytkowników plan poszczególnych etapów budowy wraz z harmonogramem dostaw materiałów, a także kosztorys oparty na modelu 3D. I wykaz oszczędności uzyskanych na metrze kwadratowym lub metrze sześciennym tak zaplanowanej budowy. Bluesprint jest w pełni zintegrowany z nowoczesnymi systemami do szybkiej budowy, takimi jak Silka Tempo i Itong e Panel, które umożliwiają skrócenie czasu murowania o ponad 50%. Duże wymiary elementów pozwalają na znaczne przyspieszenie tempa prac. Proces projektowania i przygotowania do budowy składa się z czterech kroków. Przesłania do Xelli dokumentacji budynku, analizy projektu przez dział techniczny Xella, optymalizacji projektu ścian oraz przekazania zoptymalizowanego projektu do uczestników procesu. Cały proces projektowania i przygotowania do budowy można przeprowadzić w ciągu dwóch tygodni. Xella ma bogate doświadczenie we współpracy z inwestorami i generalnymi wykonawcami w realizacji najbardziej wymagających projektów. Współpraca z Xellą to poprawa efektywności, eliminacja błędów na bardzo wczesnym etapie projektu oraz zmniejszenie kosztów całej inwestycji. BlueSprint Xella to rozwiązanie, które udowadnia, że świat budownictwa również może korzystać z dobrodziejstw technologii. Dowiedz się więcej na bim.itonxilca.pl Tak to wygląda od strony trochę bardziej marketingowej. Ja opowiem, jak to wygląda już od strony praktycznej, czyli tego, jak faktycznie wygląda wykorzystanie modeli bimowych na poszczególnych etapach każdego, na każdym etapie rozwoju i, i inwestycji. Generalnie, tak jak było powiedziane, staramy się już zaczynać pracę na projektach, w modelach bimowych, już od najwcześniejszego etapu czyli już od koncepcji, od projektu, od wymiany informacji z architektem, projektantem, konstruktorem. Gdzie staramy się pokazywać, w jaki sposób nasze materiały mogą lepiej funkcjonować i wpływać w późniejszym etapie na budowę. Także nie chodzi tylko o to, żeby ładnie zrobić model, który będzie dobrze wyglądał na tym etapie, ale żeby już zintegrować konkretne produkty, które na późniejszym etapie pokażą, w jaki sposób przekłada się to już na konkretne korzyści. Mamy więc etap projektu. Mamy etap już optymalizacji proces, procesu samej dostawy i budowy. Mam to na myśli głównie wykorzystanie modeli do planowania hormonogramów, czyli modele 4D i 5D, a także do planowania i logistyki i transportu, czyli tego, w jaki sposób konkretne materiały będą przyjeżdżały, gdzie, w którym miejscu, gdzie będą też już układane na budowie. Oczywiście ma to też związek z tym, w jaki sposób planujemy naszą produkcję. Mamy modele bimowe, wszystkie projekty, które robimy, wszystkie procesy, które się z tym wiążą, one są modelami 3D dla nas bimowymi. Czy dostajemy taką dokumentację w postaci modelu od architekta, czy też nie? My zawsze te tworzymy modele na własny użytek. Także dla nas jest tworzona na własne potrzeby baza danych, na podstawie której możemy też lepiej już planować produkcję w przyszłości. Mając sporą ilość tych projektów, możemy lepiej zaplanować, kiedy, gdzie, które produkty będą potrzebne, jak ta produkty, produkcja kształtuje się i lepiej też możemy to zaplanować. Jest to szczególnie, szczególnie ważne w przypadku elementów o takich większych formatach niż standardowe, ale o tym też zaraz, zaraz w dwóch słowach powiem. Co jest kluczowe, myślę, że do podkreślenia, ja to też, też zawsze staram się podkreślać, BIM trochę często jest postrzegany jako, jako ten ładny model, który jest stworzony na wczesnym etapie, ale to nie do, końca, nie do końca też o to chodzi. Chodzi o to, żeby te informacje, które są zawarte w modelu, żeby je jak najlepiej wykorzystywać. Możemy zrobić ładny model, który nie będzie użyteczny, ale chodzi o to, żeby ten model był użyteczny na różnych etapach, żeby te informacje były zawarte w nim, żeby były przekazywane i tak też do tego podchodzimy. Także mamy model na wczesnym etapie, ale wykorzystujemy go i na budowie, i na produkcji, i w czasie transportu, i logistyki, także na każdym etapie, gdzie tylko możemy, staramy się te informacje, które już mamy zawarte na wczesnym etapie, wykorzystać już później. Także, żeby ta korzyść pojawiła się dla każdego uczestnika całego procesu. W tym kontekście ważne jest też to podejście całościowe. Także nie możemy tylko myśleć o tym, że wprowadzimy BIM w jakimś wąskim, wąskim fragmencie całego procesu. Musimy pamiętać o tym, jak on jest zintegrowany w procesy istniejące w całej firmie. Tak żeby potem można było je wykorzystać, żeby każdy widział na różnym etapie, że faktycznie te informacje z modelu mogą być wykorzystywane. A nie tylko jest on zamodelowany, jest on zrobiony, ok, fajnie, skończyłem robotę, ale faktycznie te informacje potem są wykorzystywane. Ja nie będę mówił za dużo o materiałach. Ważne jest w kontekście tych informacji, o których mówię i procesach związanych z wykorzystaniem modeli 3D w Xeli, że to nie są zwykłe, powiedzmy, małe bloczki, takie standardowe produkty. U nas procesy związane z BIM-em są stricte związane tylko z materiałami wielkoformatowymi. Także mamy duże formaty, które są takim naszym wstępem już do prefabrykacji, chociaż my to nazywamy raczej budownictwem bardziej modułowym niż, niż samą prefabrykacją. Jednak kluczowe jest tutaj sam efekt, który jest uzyskiwany, czyli ograniczenie, przyspieszenie czasu, ograniczenie liczby ludzi, których brakuje na budowach, w związku z tym, że mamy, mamy większe formaty, automatyzacja tych prac, ale też przeniesienie tego etapu bardziej planowania i, i tego, w jaki sposób będziemy te materiały montować na budowie, na etap już przedprodukcyjny. I tak. Nie mam jeszcze ty czasu się rozwijać nad każdym z tych etapów procesu optymalizacji, dlatego tylko pokrótce powiem, jak to wygląda. Generalnie w skrócie. Dla projektów staramy się optymalizować je pod kątem naszych materiałów, czyli dopasować, w jaki sposób możemy nasze materiały, wpisując w ten proces, pokazać, jak one będą potem na etapie budowy i już użytkowania jak najlepiej wykorzystane. Pod kątem konstrukcji, pod kątem dopasowania do standardowych rozmiarów, wykrywania kolizji. Tworzenia też, oczywiście, list materiałów, które potem wykorzystujemy do produkcji, do logistyki, no ale też planowania harmonogramów i tego, w jaki sposób te materiały są wykorzystywane już na budowie. Poza tym pokazujemy, w jaki sposób te materiały też prowadzą do oszczędności, no ale myślę, że najlepiej z czasem, który mi został, opowiem o tym, jak to wygląda w praktyce, jak wykorzystujemy te materiały, wprowadzając różne nowe procesy. Również takie, które no nie są często widywane na polskich budowach, a które pozwalają trochę zademonstrować, w którym kierunku to może iść i jak to może wyglądać. Kilka takich projektów pilotażowych mamy, na których staramy się. Mamy też okazję dzięki, dzięki dobrej współpracy pokazać, w jaki sposób idealny proces mógłby wyglądać. Mamy więc przykład projektu, który był takim moim wzorcowym, pilotażowym projektem. Projekt szeregówek na południu Polski dwa szeregi po 15 tego typu obiektów. Od początku zaprojektowa zaprojektowany we współpracy z Architekt, gdzie na celu mieliśmy uniknięcie wszelkich docinek. Także tutaj był cel, tak, żeby zrobić wszystkie elementy, które przyjadą na budowę, były już gotowe, po prostu ustawianie ścian generalnie jak spuzli, także wszystko przeliczone, ustawione, zamodelowane. Koordynacja, nasze materiały tutaj praktycznie w całej, całej konstrukcji, więc i ściany nośne, zewnętrzne, wewnętrzne, plus jeszcze stropodach. Wszystko, co można było, rzuciliśmy. I teraz, mając już, mając już ten model, mając go zamodelowanego jako obiekt 3D. Wykorzystując okulary, które widzieliście na poprzednim, poprzednim slajdzie, możemy wykorzystać rozszerzoną rzeczywistość, żeby sprawdzić w jaki sposób te elementy będą już wyglądały na budowie. Mamy tutaj więc model 3D nałożony na świat rzeczywisty, płyta fundamentowa gotowa. gotowa. A model 3D nałożony, obok stoi model już, znaczy fizycznie wybudowany obiekt. My nakładamy kolejny, kolejny segment pokazujący, gdzie te elementy będą wymurowane. Prowadziliśmy testy, w jaki sposób nasi monterzy i firmy montujące zamiast przeglądać plany montażowe, patrzeć, gdzie który bloczek powinien być ustawiony, mogą założyć okulary bez, bez potrzeby używania rąk. Widzą, gdzie, który element będzie ustawiany, w jakiej kolejności. Jak ten element będzie umiejscowiony. Generalnie dla ciekawych, praktycznego wykorzystania powiem, że jeszcze ta technologia trochę jej brakuje. Przede wszystkim czasu pracy na baterii, ponieważ te okulary cały czas maksymalnie półtorej godziny. Także jeszcze, jeszcze tutaj nam trochę brakuje do tego, żeby dojść do takiej pełnej imersyjności, żeby te okulary mogliśmy cały czas mieć na, na nosie i po prostu w nich chodzić. No i jednak swoje też ważą, bo tak jak ten kask zintegrowany całą, z całą budową, no to waży dobre 1,5 kilo. Także ja w tym momencie traktuję to bardziej jako demonstrację technologii, tego co możemy z tym zrobić, niż to, że faktycznie zaraz wszyscy zostaną wyposażeni w te kaski, będą w nich chodzić na budowach i mieszać świat rzeczywisty z czasem, ze światem realnym. Natomiast oprócz tego, że możemy tylko wyświetlać te modele, możemy też symulować kolejność ustawiania. Jest to ważne głównie w kontekście większych elementów, gdzie możemy pokazać, w jaki sposób konkretne elementy będą układane już na budowie, gdzie będą rozmieszczone, gdzie będą rozplanowane palety, jak powinno się je ustawiać. Także wszystko też to możemy zasymulować, pokazać, gdzie, w której kolejności jak te elementy będą powstawały. To było na etapie jeszcze takim trochę mieszanym, czyli jeszcze projekt i budowa. Natomiast na czym mi zależało, żeby zobaczyć w jaki sposób elementy i ten te projekt, który zrobiliśmy, który tak jak mówiłem, zrobiliśmy, go zaplanowaliśmy, zoptymalizowaliśmy, ale interesowało mnie w jaki sposób faktycznie to zostało zrobione. Każdy, kto pracował na budowie, wie, że budowa żyje swoim życiem. Ehm, plany planami rzuty też, ale jednak budowa to jest, to jest inny świat. I zależało mi na tym zobaczyć jak to faktycznie zostało wybudowane. Także wysłaliśmy tutaj ekipę do skanowania 3D. Zależało mi żeby to było w momencie kiedy ściany zostały wy, wymurowane, ale jeszcze nie otynkowane. Także mogliśmy wykonać taki skan, zobaczyć gdzie, które elementy zostały e, wymurowane. No i potem jedyne co pozostało to już nałożyć ten model, który został, e, został wygenerowany. Na model chmury punktów, na model, który został e, zrobiony już, już na wczesnym etapie. E, no i porównać jedno z drugim. E, generalnie nie chodziło nam o to, żeby szukać, e, szukać jakichś kolizji, żeby szukać ewentualnych e, nieścisłości, bardziej żeby zobaczyć, w jaki sposób dostać feedback z budowy, w jaki sposób nasze elementy są wykorzystywane i gdzie też one ewentualnie można szukać poprawy. Czyli to, w jaki sposób e, planowanie na wczesnym etapie można usprawnić. Nie będę wchodził w szczegóły, bo był to, był to mała, była to mała budowa, więc tutaj podejście do planów też, też nie było stricte takie kluczowe. Udało się znaleźć rozbieżności, czasami całkiem spore. Także nauczyliśmy się jak można to wykorzystać, w jaki sposób można to też robić. Ciekawa lekcja, co skłoniło mnie też do tego, żeby podejść do tematu skanowania bardziej bardziej na poważnie. W przypadku naszego wykonawstwa też jest to ważniejsze, gdzie staramy się wykorzystywać skany e, jako już narzędzie powykonawcze, gdzie możemy je wykorzystać do obmiarów powyko powykonawczych i również wykorzystywać do e, katalogowania tych informacji jako dokumentację as-built. E, Mam jeszcze chwilę czasu, więc zdążę powiedzieć o jeszcze jednym projekcie, który też był jednym z takich pilotażowych, tu na którym wykorzystywaliśmy kompletnie już tylko modele bimowe. Było no tyle ciekawe, że tam wprowadziliśmy nowy produkt, który, tak jak przed chwilą widzieliście, pokazywałem model, który był no nie do końca zrobiony na budowie tak, jak zaplanowaliśmy. Tak z tymi produktami, które są już takimi panelami prefabrykowanymi, robionymi, gotowymi na wysokość kondygnacji, zarówno na ściany nośne, jak i nienośne, tutaj już nie ma odstępstw. Tutaj każdy produkt, który idzie na budowę, musi być w ten sposób, tak jak jest zaplanowany, tak jak jest on zamodelowany i zasymulowany po prawej stronie tak on będzie jechał na budowę. Dzięki temu, że te elementy są już gotowe, prefabrykowane, nie można tego powiedzmy, że zrobić w zły sposób. I tak jak tutaj widać, stojąc na stropie, mogę zasymulować, gdzie te elementy będą już gotowe, przyjeżdżały. Strop też jest zresztą prefabrykowany z naszych elementów i w ten sposób widzę, gdzie które elementy będą już się nakładały. Po kolei, tak samo możemy je, biorąc model 3D, zasymulować już w gotowym, gotowym środowisku rzeczywistym. Tutaj też widać, w jaki sposób właśnie model 3D nałożony na rzeczywisty model parteru, który został już wymurowany, albo właściwie zmontowany z tych elementów, w jaki sposób on się nakłada jeden na drugi. I tak jak tam mieliśmy spore odstępstwa w przypadku takich zwykłych, średnich elementów montowanych, tak tutaj nakładając już jeden model na drugi, faktycznie widać, że one idealnie się nakładają. Yy, ciężko znaleźć tą różnicę. Piętro jest wymurowane. Pa Piętro jeszcze nie jest wymurowane, parter jest wymurowany, ale to jest idealnie, idealnie nałożenie. Także tak wygląda, wygląda w sumie w dużym, w dużym skrócie, jak to wygląda u nas z wykorzystaniem procesów biznesowych. W dwóch słowach podsumowując, najważniejsze to jest integracja tego wszystkiego w spójną całość i wykorzystanie zasobów, które mamy w firmie, tak, żeby to wszystko wspólnie, wspólnie grało razem. I dziękuję bardzo.